Objawienia woli Bożej Elżbieta Gas. Energetyczne zależności. Energetyczne zależności dotyczą bezpośrednio ludzi ziemskich, ich rodzin, całych narodów, państw i kontynentów oraz całej Ziemi. Gdybyście ludzie chcieli poznać zależności energetyczne procesów zachodzących wokół was, spowodowanych waszym myśleniem, mówieniem i czynieniem, powiem, że od razu natychmiast zmienilibyście swoje postępowanie na ziemi. Natychmiast żądalibyście przestrzegania praw Pana Stworzyciela od innych, a sami wprowadzilibyście prawa Pana w życie. Natychmiast żądalibyście prawdy od wszystkich i odpowiadania za swoje myśli, mowę i czyny. Zawsze jest tak, że zależności energetyczne wymuszają podporządkowanie się słabszego energetycznie mocniejszemu energetycznie. Siła światła wymusi na ciemnościach całkowity upadek, ponieważ wszyscy muszą się podporządkować światłu, bo światło to Stworzyciel. I każdy, kto będzie bez chcenia podporządkować się, będzie służył ciemnością. Musi runąć i roztrzaskać się o światło. Będzie musiał bardzo mocno odczuć upadek na swoim ziemskim ciele. Pieczenie i ból, ale jest to korzystne i właściwe dla ducha będącego na ziemi. Światło wypali na tym duchu wszystko, co jest bez współbrzmienia z prawami Pana, nawet to, co jest świadomością. Taki wróci do góry jako nieświadomy sam siebie zarodek. To jest energetyczna zależność od praw danych w stworzenie. Pan stworzył stworzenie, dał w nie prawa, których sam bez możliwości zmiany, w której jest bez ingerencji, działają doskonale i samoczynnie. Zależne od praw są duchy tu, w gęstej materii, w stworzeniu. Każdy duch schodzący na ziemię powinien podporządkować się prawom danym przez Pana. Prawa działają, choć wy o prawach jesteście bez chcenia wiedzieć, ale skutki zwrotne działają cały czas. To wy sami na siebie ściągacie wszystko, co się z wami dzieje. To wy wybraliście sami osobiście służenie ciemnością. Ale siła światła działa, moc działania coraz większa, co przejawia się pracą żywiołów. Miłość duchowa leczy, koi ból, działa uspokajająco i oczyszczająco oraz daje bezpieczeństwo duchowi. Jeżeli choć raz ktoś poczuje moc energii miłości duchowej, będzie tęsknił zawsze, bo tego odczucia z wysoka, tak mocnego, bez możliwości zapomnienia, bez możliwości porównać do czegoś innego. To siła i moc miłości Pana Stworzyciela. Zawsze mocniejszy was przyciągnie miłością. Lecz ktoś, kto jest ciemny, jest palony ogniem Bożym i przed nim ściana, mur ze światła. Dla ciemnego brak możliwości przejścia. Roztrzaska się o mur. W Królestwie Bożym jest miejsce dla duchowych, dla tych, którzy swą wielką, czystą chęcią i czynem będą się rozwijać, będą się kierować uczuciem, a nad rozumem zapanują, jak nad rękami i nogami. Duchy ludzkie, które kierują się rozumem, są słabe energetycznie, są bardzo nisko, najniżej, jak to możliwe. Poprzez rozum kierowani są przez ciemność i ciemnotę. bo duch ludzki, rozwijający się, jest energetycznie podnoszony wyżej i to są prawidłowe zależności energetyczne. Dlatego mocny przyciągnie mocnego, a słaby przyciągnie słabego. Brak innych zależności. Zawsze, jak będziesz mocny, będziesz miał wszystko. Zawsze będziesz korzystał z suto nakrytego stołu, a ten, co jest słaby, to jeszcze traci energetycznie. Będzie jeszcze słabszy. Powiadam wam, każdy duch na ziemi ma takie same szanse, a to, co on wybiera, od niego zależy. Wybierajcie właściwie. Zależności energetyczne wymuszają prawa i porządek energetyczny zgodny z prawami Pana. Zawsze bardzo korzystny dla wszystkich duchów ludzkich na ziemi. To sam człowiek ziemski ściąga się poprzez działanie swoje, to przyczyna i skutek, jaki sam wytworzył. To jest odpowiedzialność w pełni za swoje myśli, słowa i czyny. Pan to ogromna siła i moc działania. Pan leczy i wszystko daje ludzkim duchom tu na ziemię. Każdy poczuje, jeżeli tylko będzie chciał się otworzyć i podłączyć do źródła. Świat subtelno-materialny, którego jesteście bez widzenia ziemskim wzrokiem, ale dokładnie możecie go odczuć poprzez splot słoneczny. Bez odczucia, jak będziecie zablokowani, musicie się otworzyć na przepływy i prawa Pana. Odchodzi duch, jak przerywa się połączenie. Wychodzi z ziemskiego ciała. Tutaj są procesy energetyczne, które może zarejestrować jasnowidz trzecim okiem, wzrokiem duchowym. A w świecie gęsto materialnym jest ciało ziemskie, otoczka dla ducha. Tutaj jesteś teraz, podłączony do energii poprzez centra energetyczne. Jak się stresujesz i boisz, blokujesz przepływy i stajesz się jednoprocentowym człowiekiem ziemskim. To jest właśnie skutek twojego lenistwa duchowego. A jesteście stworzeni do widzenia i odczuwania. Każdy duch schodzący na ziemię powinien odkryć swój talent, z jakim przyszedł tu, aby odpracować swoją karmę, służąc innym duchom tu, w gęstej materii. Zależności energetyczne dotyczą wszystkich inkarnacji, bo w wielu przypadkach energia wyrównuje się dopiero w następnej inkarnacji, bo w tej już było bez możliwości. Ale siła i prawa Pana zawsze działają tak samo, bez zmian, od milionów lat, od zawsze. Tylko duchy ludzkie poprzez rozum swój ściągają się do najniższych energii. Chcą rozumowo podporządkować sobie wszystko. Nawet chcieliby podporządkować sobie Pana Stworzyciela. I prawa dane w stworzenie są bez takiej możliwości. Każdy duch na ziemi będący korzysta ze źródła i musi podporządkować się prawom, czcić Pana cały czas jako duch w stworzeniu. Tylko wasz rozum zbłądził, odciął się od źródła i upada całkowicie. Możecie ze złej drogi zawrócić, przyjąć prawdę i prawa Pana, podjąć właściwe decyzje dotyczące waszego duchowego i ziemskiego życia tu i teraz w gęstej materii.